Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Space Marina. Słuchajcie, w końcu mam troszeczkę luzu, mniej rzeczy do roboty, weekend zakończony, sezon grillowy nawet zamknięty, więc mogłem w końcu poczytać komentarze. I szczególnie komentarze pod poprzednim odcinkiem mi się wydały niezwykle interesujące, ponieważ znalazło się jeszcze więcej osób piszących ciekawostki, interesujące rzeczy, w dużej mierze powiązane z tym, dlaczego typy znikają i dlaczego wyglądają jak... jakieś egipskie figury. Otóż, okazuje się, że każdy klan, jak szło się domyślić, ma bardzo charakterystyczne cechy ze sobą związane. Klan? Nie, legion, to jest odpowiednia nazwa. Bardzo dużo osób było w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, którzy sprzedawali różne ciekawostki, za co bardzo dziękuję. I uwaga, te egipskie faraony to są, uwaga, tysięczni synowie. Ktoś jeszcze napisał, że było ich dokładnie 1000 przez jakieś tam genetyczne problemy i eksperymenty i że oni są w dużej mierze magiczni, bo mają dużo tych psionicznie operujących pseudoczarowników, magów operujących siłą umysłu. Dlatego może w związku z tym znikają. I tak faktycznie są bazowani na kulturze egipskiej, na kulturze, mitologii, generalnie faraony i Egipt. Tak samo jak Ultramarines są mocno wzorowani na Rzymie i na rzymskich legionach. Dlatego wszystkie mają swoje charakterystyczne cechy. Nawet znalazł się ktoś, kto na samym końcu wypisał całą masę, jak nie wszystkie te legiony i ich charakterystyczne cechy. I był to zwinnik, ale to nie jedyna osoba, która dużo pisała. Krwawe anioły, piękne anioły z nawykiem picia krwi, potrafią strasznie się wkurwić. Gwardia śmierci, niezliczeni synowie, czyli właśnie czarodzieje w kosmosie. O, to są właśnie oni wymienieni przed chwilą. Czy też niosący słowo zdrajcy, religijni fanatycy. Poczytajcie sobie, jeżeli chcecie wiedzieć troszeczkę więcej na temat tego wszystkiego. Ja ostatnio do snu puszczam sobie lore Warhammera na kanale Westhammer chyba, zagraniczny kanał. Wiem, że są też polskie, aczkolwiek problem jest taki, że zasypiam po 3 minutach i budzę się z całym filmem obejrzanym. Tak więc muszę jakoś popracować na tym, kiedy chłonę te całe lore, ale może w końcu się czegoś dowiem. Tak czy siak, lecimy przed siebie, mamy misję, żeby, no cóż, rozwalić tyrana roju i umożliwić nam jakiekolwiek operowanie teraz pośród wszystkich zdrajców faraonicznych, którzy próbują nam coś odebrać. Tak więc zostawcie lajka, a ja lecę zobaczyć, jaki sprzęt mam wybrany. W sumie pewnie ciężki bolter. Galio and I were just examining your recent diagnostic. Galio, I object to such intrusions. As do I, but they are queries I must fulfill. I seek only answers. Your survival is a profound mystery that must be resolved. Such unbridled curiosity is the gateway to ruin. But that is where you are mistaken. Ruin is all around us, but I will soon depart for the Aurora facility on Domerium, and there I shall close all gateways to ruin permanently. You will see. No nie wiem, panie kapłanie, jak na razie wszystko, co tutaj widzę, sugeruje mi, że zmierzamy prosto w objęcia zniszczenia całego świata i przejęcia go przez chaos. Tak więc zobaczymy, na czym się to tak faktycznie zakończy. Mamy spalacz plazmowy, czyli ta właśnie broń, którą sobie ostatnio odkryłem, bardzo przyjemna, ale domyślnie wróćmy może do ciężkiego karabinu boltowego, bo strasznie mi podszedł. Ciężki pistolet, miecz łańcuchowy, wyglądu nadal nie mogę niestety zmienić, tylko i wyłącznie w koopie i multiplayerze, dlatego wychodzę stąd i lecimy prosto do statku. Nikt tutaj więcej za bardzo nie chce żadnych dialogów prowadzi, których mogę posłuchać, więc trudno się mówi. Zobaczymy, jak będzie wyglądała walka z tyranem roju, bo to jest to, co chyba nas w tej chwili czeka, a może być to interesujące. Spodziewam się gigantycznego przeciwnika. Good. Inform the pilots of all vehicles that are ready for deployment. Dismissed. Mają tutaj całkiem zorganizowany system wykonywania zadań, zlecania zleceń i trzymania maintensu. We are yours to command, Lieutenant. The astropathic relay on Avarax is under direct assault. If it falls, so do our hopes of reinforcement. We will engage in a 3-point operation to break the Xenos command, restore Vox, and secure the relay. We will not fail you. Not one of us can afford to fail this day. Prepare for deployment. I will transmit mission details on descent.
To mi się podoba. Trójzębna operacja. Będziemy Aquamanem całej tej akcji. Dobra, Thunderhawk, przegrupowanie i lecimy na misję w takim razie. Jeszcze więcej strzelania, jeszcze więcej tajemnic. Tym razem będzie pewnie miks tyranidów połączonych z tymi faraonami chaosu. Chyba nazwa, którą najsensowniej będzie mi zapamiętać. Tak więc rozpierdol będzie pewnie niemały. Chociaż w tej chwili chyba mamy się na robalach skupić, żeby po prostu nie robiły takiego swojego typowego, masowego natarcia chmarą, którą produkują w nieskończoność. Ale zobaczymy, może będziemy mieli okazję też do faraonów postrzelać. Domyślam się, że tylko oni będą tutaj jedynym legionem zdrajców, z którym będę musiał sobie radzić, ale w sumie kto wie. Przyjemniej mi się z nimi walczy, z tymi wszystkimi pierdolcami małymi i z tymi marinami faraonowymi. Do każdego strzela mi się całkiem przyjemnie. Robale potrafią tak przytłoczyć i też walczą na blisko, co jest najgorsze. Mają te różne bomby, nie bomby, strzelają w nas, trzeba tego unikać, latają. Nawet intro do misji wydaje się być zaawansowane. A nastroje w naszym trójosobowym składzie są coraz bardziej napięte. Talasa can handle it. They have three men. We should be with them, but you have us playing courier. That message has to get through. And what exactly is that message? Speak your mind, brother. Oho. I searched the archives. You were once captain of the second company, and then you disappeared over a century ago. I was serving with the Death Watch. Galadriel nie może się powstrzymać od grzebania. Not for a Black Shield. A Black Shield? You would erase your chapter markings. I would die for these colors. Then why? I was accused. It was my penance. What were you accused of? Corruption. Brace for landing. Move out. Jak patrzę na ich reakcję, to zaczynam trochę rozumieć, czemu Titus nie chciał się tą informacją dzielić, ponieważ oni mają wszyscy tak bardzo restrykcyjne zasady moralne gdzieś wpieczone w głowę z tego kodeksu, że nie jestem pewien, czy zaufają mi, jak powiem, że ja wcale nie jestem spaczony i jestem gotów odebrać sobie samemu pewnie życie, chociaż to też chyba powinno być zakazane, no bo wiecie, imperator, mamy umrzeć dla imperatora, a nie wtedy, kiedy my sobie wymyślimy, że umrzemy poprzez samobójstwo. To też praktycznie zdrada i utrata honoru po wsze czasy. Tak więc, no nie wiem, mam nadzieję, że ostatecznie tylko moimi czynami mu dowodnię, że wyjebane mam na chaos. Albo nawet nie wyjebane, tylko chcę go zniszczyć. Still on our gunship. Talasa has landed. And soon a tyrant will fall. Acknowledged. Proceeding to relay. Maintain Vox reports. Damocles out. The Astropath relay is 4 miles from here. Expect heavy tyrannid presence. What of the arch enemy? Sporadic reports, but they are here. Cholera jasna, ten dzwon jest gigantyczny. Przecież to jest wielkości chyba wieżowca jakiegoś. Biorąc pod uwagę skalę każdego budynku, jaki tutaj widzimy, jakie wszystko jest ogromne. No to cóż. I dzwon musi być ogromny. And relentless bloody men and women that ever crossed the stars! Kenya, our home, lies scattered across the stars! But do we relent? No, sir! No! For we are vengeance! And we shall bring death to any that threaten the sacred soil of the Imperium! You will give your life in the name of our holy emperor! Sir, yes, sir! Will you give your life in the name of all that is good and pure? In the name of our holy emperor? Sir, yes, sir! Then take up the Cadian standard and hold it high so that the enemy will know the name of their executioners!
Piękna przemowa. Jedna rzecz mi się teraz przypomniała co do informacji, które mi sprzedawaliście na temat tego jednego chłopa, którego ja googlowałem, ale nie do końca dobrze zrozumiałem jego pozycję, jaką przyjmuje. Opisaliście go jako konkretnie scenka z dezerterami, Marines Tysiąca Synów, o właśnie, rozpadają się w proch, bo zdecydowana większość są tak zwanymi rubrykowymi Marines. Rubryka Arimana była potężnym rytuałem odprawionym w celu znacznego zwiększenia mocy psionicznych wszystkich Marines tego legionu, ale rytuał nie do końca się powiódł, skończyło się na tym, że ci psionicy, to była nazwa, której mi brakowało, czarodzieje, tego używam, którzy byli wystarczająco potężni, zostali dodatkowo wzmocnieni, ale ci poniżej pewnego poziomu, zdecydowana większość, zostali dosłownie usmażeni, zamienieni w proch i zespawani we wnętrzu ich pancerzy. Aha, ja pierdolę! Dobra, intrygujące. O, Kalgara szukałem. Nie jest prymarchą, tylko mistrzem zakonu. Dużo pozycji, które trzeba pamiętać i znać. Taki sam Marine co Titus, tylko jeszcze bardziej doświadczony i wyżej położony. Prymarchą Ultramarines jest Robotier Guilliman. Nie jestem pewien, czy dobrze jego imię czytam. Pewnie nie. Troszeczkę francuskim zalatuje. Ale nazywać się robot? Kurwa, to dopiero jest opcja. I jeszcze ktoś chyba, wydaje mi się, napisał, że ze względu na jego pozycję jest jakimś teraz de facto przywódcą Imperium. Znaczy, wiadomo, Imperator jest na pierwszym miejscu, ale z tego, co mi wiadomo, to on od 10 tysięcy lat po prostu siedzi na tronie, poświęca się mu 1000 psioników dziennie, żeby on swoim najpotężniejszym psionicznym umysłem mógł utrzymać możliwość podróży międzygwiezdnych. O, dezerterzy! Niehonorowa śmierć będzie karą za dezercję. No cóż, zero litości. Nie ma miejsca na dezercję w całej tej armii. Podoba mi się to, że teraz na początku misji mamy okazję do takiego spacerku, gdzie możemy pooglądać, jak to wszystko wygląda. Proces spalania tyranickich zrzuconych gniazd. Czołgi już tam się ładują, jadą gotowe do walki. Dobrze. Flammenwerfer. These bastards can poison you with their stench alone. Oh, Empress Teeth! Watch your tongue, guardsman. O kurwa. Arnold, forgive me. No cóż, zwykle się mówi, wiecie, Jezu Chryste, Jezus Maria. No cóż. Tutaj się akurat w ramach takich przekleństw czy wyzwisk używa imienia Imperatora. Tylko, że to jest faktyczna postać, która żyje, chociaż to też słyszałem, że jest jakby zawieszone troszeczkę w niepewności, czy Imperator faktycznie żyje, czy nie żyje na tym tronie, który go podtrzymuje. Ale masz niesamowite ilości ludzi, którzy cię po prostu zabiją za takie przekleństwa. You need not concern yourself with me, Lieutenant. Disappear like that again, and you'll be facing the Master of the Watch. I understand. Sir, why did you not tell us of your penance earlier? It was not your business. And now it is. You have made it so. Through suspicion and intrigue. No w sumie samą prawdę mówi Titus. Gdyby oni tak nie próbowali grzebać w dokładnych szczegółach mojej przeszłości, to nie musiałbym aż tak bardzo im o tym wszystkim mówić. Broń na krótki dystans, tutaj pistoleciki, no jakiś ciężki karabin mógłbym sobie wziąć teraz na początek tej potyczki. Myślę, że może się przydać, ale karabinek nie, spalacz plazmowy jest spoko, ale weźmy tego Meltę i lecimy przed siebie, bo zaraz się napierdalanka zacznie. Okej, okay. Aha, interakcja. No dobra, chłopaki, spoko, wyręczę was. Coś czuję, że wystarczy ja sam jeden, żeby całą tę bramę podnieść. Bez większego problemu. Wyciskamy 4 tony na klatę. Wzniosę nad głowę. O kurwa, i już atakują, zrzucają się tutaj na dół. God damn! No dobra, ty, co się... Nie, granatem rzuciłem! O, w sumie, gdybym rzucił troszeczkę później, byłoby lepiej. Ale lecimy w takim razie. Mam broń na krótką dystans, więc wykorzystajmy krótkość tego dystansu. Biegniemy prosto w rój, strzelamy im prosto w mordy. Najlepsza taktyka. Yo! Kurwa, troszeczkę ich tutaj mamy naznaczonych, oznaczonych. Ty, tutaj mamy jeszcze dużego. Nie ma duży zabawy z moimi kolegami. Kolegami w sumie współpobratymcami, wojownikami. Tutaj też ich idzie zajebiście dużo, ale ty, nawet że się kończą! Nawet że się kończą! Nie, ja tym karabinem nie chcę bić. Leci kolejne gniazdo, a ja lecę z kolejnym strzałem multimelty! Oj, oj! Dobra, eksplozja, trochę pancerza stracone, nie jest źle. O kurwa, blazna mnie! Nie, lewa gała, lewa gała, lewa gała, lewa gała!
Lewy bumper. Dobra, zablokowane, skontrowane, pokrojone, wycelowane, wystrzelone. To nie jest żaden liktor, nie, ale łazi pod ziemią. To jeden z tych skurwysynów. Ten już na mnie skacze, ale go nie muszę nawet kontrować. Dobra, lecę do tego wielkiego skurwiela, który tutaj sobie stoi z boku i czeka na okazję do ataku. Multimelta! Kurwa, walą mnie od tyłu też. Zginiesz już w końcu? Chyba tak. Zabij. Okej. Coś innego zaczęło mnie od tyłu atakować. To jest ten, wiecie, wężowy, który się kryje ciągle w ziemi. Ale mamy też snajpera po drugiej stronie, który nie daje nam spokoju. Chodźmy się nim zająć. Słyszę tutaj ciągle odgłosy sugerujące, że zaraz oberwę. Kurwa, i oberwałem, a tyle tutaj się rolowałem. Dobra, multimelta podziałała pięknie. Niby na taki krótki dystans wygląda, jakby była najskuteczniejsza, ale puszcza taki pocisk, który leci w dużym stopniu przed siebie. Ha, 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 ha. Cudownie. Uniknięcie snajpera, wyrwanie głowy, przerwanie rdzenia kręgowego i robale umierają. Nie byłem pewien, czy mnie trafi, czy się zablokuje na tym filarze, ale lecimy! Ha, ha, ha. Dobra, zmienię sobie nogę. Tak na wszelki. Ile tych gniazd tutaj teraz wylądowało? Gotowe? Czy coś jeszcze tutaj wylezie? Jezus Maria, to gówno się rusza. O, Chiron. Dobra, żaden problem. Co to dla mnie jest gruz? Ja jestem jak cygan kosmosu. Wpierdalam go. Miażdżę zębami, siekaczami, trzonowcami. Podda się mi każdy kamień, jaki do ust wezmę. Czy oni mają jakoś wzmocnione zęby? Czy problemy dentystyczne kogokolwiek interesują za 40 tysięcy lat? Pewnie nie. Byleby tylko nie przeszkadzały nam w walce. A i lecą kolejne. Nie! Gigas Wond! Nie! O Boże. Cóż no. Kadiańczycy, Kadiańczycy też są tutaj nie od parady zajebistymi żołnierzami. Nie potrzebują koniecznie do wszystkiego, co tutaj jest zrobione, Space Marinesów, tak więc trzymam za nich kciuki. Pięknie pokrojone. O! Kontra! Dobra, fantastycznie, pięknie, idealnie. Dobra, czas się pozbyć tej multimelty. Idealnie zdążyły się przysunąć wszystkie robaczki do nas. Na to czekałem. Ale tam jeszcze stoją te. Kto do nich doleci? Nie, zasięg jest jednak tak mały, jak mi się wydawało. Eliminacja jednego. Smagnięty jak Loki w Avengersach o ziemię. Piękny ruch. A jeszcze raz. Perfekcyjnie. No dobra, został mi w takim razie ciężki bolter i bardzo duży poziom wkurwienia. A dobrze. Chciałbym móc tutaj poprowadzić jakiś czołg. Ja wiem, że ja praktycznie sam z siebie jestem ludzkim czołgiem, ale poprowadzić takiego grzmota też by było przyjemnie. Nie dostaję niestety za często takiej opcji. Lecą te gargulce, wszystko. Gdzie się znajduje ten cały tytan? Czy to jest w ogóle coś, co się robi w misjach koopowych? Reports confirm the lieutenant's assessment. Enemy cohesion still in full effect. That beast is not yet dead. Our word is bond. This void-spawn behemoth has seen its last day. Wiecie co, tutaj jakby Galadriel był zawiedziony. Tutaj mam iść, w tym kierunku nie byłem pewien, ale chciałem też trochę pooglądać tam ten szturm. Galadriel powiedział, że naszym zadaniem nie będzie walka z tym tytanem, ale coś czuję, że żeby pokonać takie wielkie gówno, naprawdę trzeba będzie połączyć wszystkie siły, jakie połączyć będziemy w stanie, bo no to chyba nie jest słaby przeciwnik. Nie wystarczy trójka ludzi, a raczej marinów, chociaż marin też człowiek, żeby go załatwić w 100%. Na to przynajmniej liczę. Ale i tak, jeżeli planujemy z Przemuniem przechodzić kampanię koopową i wszystkie te misje, to i tak będziemy mieli okazję odbyć każdą walkę, jaka tutaj jest do przewalczenia. Nawet sobie chyba będę musiał multiplayer odpalić. Zobaczcie, jak on w ogóle w tej grze wygląda, ponieważ jeszcze tego nie robiłem. Ja nie jestem pewien, z którymi przeciwnikami mam walczyć. Powiedzieliście mi, że mogę tutaj napierdalać praktycznie do każdego przeciwnika, jakiego widzę na ekranie, nawet jak są cholernie daleko, żeby wspierać po prostu wojska nie Space Marinowe. Do tej pory za bardzo tego jeszcze nie robiłem. A ja nie mam granatu, właśnie tutaj bawię już w klikanie rzutu. Ja pierdolę, ile ich tutaj jest, ile ich tutaj przyszło. Furia w takim razie rozpierdolu. Raz, dwa, trzy. Uderzenie, postrzał w tamtego skurwiela. Ten oczywiście mnie tutaj kroi bezlitośnie, ale ja go też bezlitośnie potraktuję. Straszliwy rozpierdol i te latające jebańce też są dookoła. Dobra, eliminacja, zabezpieczenie przed tym jednym atakiem.
Dobra, jest pięknie. Tylko uważaj na te kule pieprzone. Rollo! Gdzie jest kurwa książulo, jak go trzeba, żeby rollo mi zaserwować? Sam sobie muszę poradzić. Jeszcze te latające skurwysyny tutaj są cały czas obecne. O! Piękna kontra. Dobra, idealnie. Ale ja muszę tutaj srogo uważać na moją pozycję co najmniej, ponieważ walą do mnie te latające jednostki i cały czas jeszcze idą po mnie te małe grzmoty. Tupnąć mogę z wkurwienia. Tego mogę też skontrować. Nie, to do końca nie wyszło. Mam amunicję. O, idziemy po niego. Rozerwiesz się razem ze mną na kawałki. Idealnie. Zielone wybuchy. Na szczęście nie jesteśmy sami w całym tym napierdalaniu, które ma tutaj miejsce. To cały czas jakieś, wiecie, szrapnele, odłamki lecą w naszym kierunku. A nie wiem, na czym się skupiać. Na mordowaniu, którego się skupiać? Niesamowite jest to, jak oni są długo wystunowani. Fantastyczna decyzja deweloperzy. Do większości, do których chciałem dobiec, mogłem dobiec go po prostu rozerwać na kawałki. Piękna rozrywka. Nie mam tutaj jakiegoś składu amunicji, albo chociaż pojedynczych paczek potrzebuję. Jest składzik. Idealnie. Refill do pełna, jak w starym dobrym KFC, kiedy kubki nie miały 12 ml pojemności, lecimy. Ja wiem, że to zabrzmi jak typowa polskość i biedactwo, ale kiedy byłem w liceum, mieliśmy ze znajomymi jeden kubek z KFC, o który dbaliśmy, zabieraliśmy do domu, braliśmy do szkoły, jeżeli planowaliśmy iść do Galerii Krakowskiej, bo było bardzo blisko z 10 liceum w Krakowie. Możecie sobie znaleźć na mapach. No i nosiliśmy ten kubek ze sobą za każdym razem do KFC, zapłaciliśmy raz i pół roku chyba ten kubek z nami żył. No i na tyle, ile z niego wypiliśmy, to nasze. Pod wrażeniem jestem, w jakim dobrym stanie się trzymał przez te wszystkie lata. Lata? No nie, no bez przesady, miesiące. Teraz coś, czy już takich dobrych kubków nie robią. Is there an alternate route? Yes, but it would add considerable time. Then we must find the power and restore it. Okej, okay. Już miałem mówić, że jakby wyjebane na to, ile to czasu zajmie. Musimy przejść, to musimy przejść. Tylko gdzie będzie dokładnie przywrócenie zasilania drzwi? Będą to jakieś kable, które mi coś zasugerują? Może u góry, może na dole? Nie. Cała to lokacja wygląda, jakby była kablami przepełniona. Karabin Melta, niekoniecznie. Karabinek boltowy. Spore Mines? O kurwa, przepraszam, jakieś miny zarodnikowe? Dobrze zrozumiałem, dobrze usłyszałem? O kurwa, dobra, zdążyłem. Skurwiele, będą chronili tylko jedną kartę z wpisem do bazy danych. Co to ma znaczyć? Podejrzenie herezji. Nadal zapominam o odsłuchiwaniu tych wszystkich rzeczy, albo chociaż pokazywaniu transkrypcji, kiedy czas na to przyjdzie. God damn it, za bardzo mam ochotę po prostu lecieć przed siebie i odpalać kolejną misję. Broń termiczna, krótki dystans. No kusi mnie też trochę ten karabin Melta, ale wiecie co? Nie, ciężki karabin boltowy. Jednak shotgun jest fajny w bardzo konkretnych sytuacjach. Ten energetyczny, który mieliśmy przeciwko faraonom w poprzedniej misji, bardzo przyjemnie działał. Jak miałem, wiecie, sytuację, w której mam zaraz obok skład amunicji i mogę sobie ją refilować, było przyjemnie, strzelaliśmy, ładowaliśmy, ale jak mam tyle tutaj tych przeciwników, to chyba jednak preferuję coś, co jest karabinem, ale jak tak teraz patrzę na te okolice, muszkiet laserowy, jednostrzałowy karabin laserowy z lunetą, what the fuck? Ile mam do tego pocisków? Całe 12, ty to pierdolę, chyba że mógłbym się tutaj ustawić do kolegów, postrzelać i im pomóc, ale wątpię. Nawet nie zauważyłem pocisku. No jasne, tak działają mniej więcej lasery. Niekoniecznie muszę widzieć ten pocisk. Ale mało satysfakcjonujące. Dobra, po samym układzie tego pomieszczenia widzę, że A wali tutaj jak w stajni Augiasza. Kiedyś się w ogóle innego sformułowania używało, ale było ono srogo rasistowskie, tak więc może lepiej nie. Tak samo jak z tym, gdzie jest ciemno, ciemno jak w dupie u kogo. Hehe, może bomba Melta w sumie nie jest takim złym pomysłem. Potem sobie tutaj przyjdę po te dwa granaty. Druga rzecz, którą widać po tej lokacji, będziemy się tutaj bronili jak nic, ponieważ trzeba będzie pewnie przywrócić zasilanie, może jakaś winda będzie musiała gdzieś przyjechać. Tak coś przynajmniej czuję. To są te drzwi. Otworzymy je i zaraz zaczną wychodzić kurwa przeciwnicy. Przejść do przekaźnika astropatycznego. Mogę tu zeskoczyć? Mogę. No dobra, duża, otwarta, zakręcająca się sama w siebie lokacja. Jak to się dla nas skończy, zaraz się okaże. O kurwa, oczywiście, że mamy tutaj faraonów. No to co, to napierdalamy. Jeb. Czy ja muszę do nich podejść? Dobra, teraz mogę dopiero jeb zrobić. Ty, miotacz ognia ma skurwiel, halo, byku. Skąd ty takie cuda wziąłeś? Dobra, Haron, Galadriel, zajmijcie się tamtym drugim, ja już do niego lecę. O, zabicie od razu, dziękuję wam. Czy oni naprawdę mają taki emblemat ognia nad głową? Ci, którzy operują miotaczami?
O kurwa. Powiem wam, aura chaosu tutaj, runy latające w powietrzu troszeczkę mnie napawają niepokojem. Ja rozumiem, że ja mogę być odporny na osnowę, na chaos w jakimś tam stopniu, ale chłopacy tutaj niekoniecznie. Najbardziej ironiczna by była sytuacja, w której oni nagle dają się spaczyć, a ja muszę ich zabić. Elaborate. The Traitor Legion's legacy of deception goes back 10,000 years. They are masters of it. They are clearly here to stop Aurora. I am not convinced. There is more to this, I am sure of it. Their motives matter not. I will kill them just the same. Nie zdziwiłbym się, jakby ta cała Aurora teoretycznie, tak jak zresztą psioniczny bicz, w podstawowym założeniu ty... Nowe jednostki? Co to są kurwa za gobliny? Nie no, widziałem już te gobliny, to jest dokładnie to samo co wcześniej. Kurwa, nie chciałem tej... No, bombę podłożyłem, no i gówno. A najgorsze, że nie mogę jej podnieść nawet, dobrze, od plecków! Te grzmoty tutaj widziałem. Czekajcie, na podstawie czego ja tutaj chciałem moją wypowiedź teraz skonstruować? Nie jestem pewien. Dobra, byku, chodź, panato! Jebnięcie! Ehej, jebnięcie! O kurwa, oderwało mu całą górną część ciała, pięknie! Widziałem tego cholernego snajpera, ale nie powstrzymałem go na czas! Gdzieś w tamtym kierunku był mniej więcej. No, leci się ze mną tutaj bić. O ty skurwysynu jeden. No dobra, walczymy. Walczymy czy nie walczymy? Nie walczymy, już go mogę zabić. Czekałem na atak, żeby go skontrować, postrzelić, uderzyć i się go pozbyć. Więc no, mamy tutaj faraonów, mamy robale, wszystko kurwa naraz. Zobaczymy, czy ktokolwiek zostanie spaczony. Wiedziałem, że błędem będzie nie zażycie tego leku zaraz przed tym, jak zacząłem nagrywanie tego odcinka, ale trudno, już za późno. Dokończę ten, będąc kompletnie nieskupionym. Przynajmniej nie na tych ważnych rzeczach. Ciężki pistolet, tego tamtego, amunicja poproszę. Coś jeszcze tutaj, może jakiś składzik, wątpię. I nie użyłem bomby zbyt sensownie. Ale jednego wroga się pozbyłem. Ty, o Jezus Maria, te wszystkie tutaj, nie wiem, zarodniki, jakieś takie jaja gigantyczne, które wypluwają tych tyranidów. Jestem pewien, jak to działa, szkoda, że nie mogę tego zniszczyć w tej chwili. Mogę tylko wytryskiwać z tego krew moimi pociskami, a to średni... Średni ma sens. Niech ktoś przyjdzie i to gówno spali. O czym to ja mówiłem? No chaos, nie chaos. Tutaj to w ogóle mam wrażenie, że te niebieskie gremliny to się napierdalają z tyranidami. No ale hej, jasne, mogli sobie wymyślić w tej chwili wszyscy ci faraoni magiczni spaczeni chaosem, że będą powstrzymywali nas przed robieniem tego, co chcemy robić, czyli powstrzymaniem tyranidów. Ale wątpię, żeby byli w jakimkolwiek stopniu w stanie porozumieć się z tyranidami, żeby wiecie, w drugą stronę też ta współpraca szła. Kto go napierdala? Dobra, mamy tam, widzę, znowu dwóch zabezpieczonych faraonów. No on we mnie strzeli? No nie, no nie ma opcji. Dobra, podchodzimy i się bijemy. Chłopaki, widzę was tam. Ty, ten jeszcze jakieś rakiety kurwa ma. Dobra, strzały w głowę, podchodzimy, szybka eliminacja. Ten się jakiś kurwa odporniejszy wydaje być, mordo. Daj się kurwa pokroić, halo! Ty, ten tu jakimś bossem się wydaje być, halo, mordo, nie! Dobra, kurwa, stop! Nie będzie takiego bicia! 18, kurwa, jebnięcie! Ogłuszyłem go, jakoś teraz go mogę zabić. Ten ma jakieś wielkie pociski, chyba te rakiety zresztą na plecach zamontowane. No jak nic, jest to sugestia, jaki wiecie, rodzaj jednostki on reprezentuje. Ale ten jakiś strasznie kurwa wytrzymały był. Tam już się zablokowałem na tym jednym. Dobra, strzały w głowę, Charon go już likwiduje. Cóż no, oni ewidentnie mają tutaj swoich, wiecie, wojowników na klasy wręcz podzielonych. Ale tak, faktycznie, ewidentnie to należą wszyscy do grupy tych, którzy nie do końca dobrze przez ten rytuał przeszli, rozpadają się na pył, jak tylko się ich rozwali. Zbroja rozsypuje się, jakby była, wiecie, czystą magią kierowana. Jak czasami są w jakichś opowieściach fantazy, przecież zbroje, które... No cóż, ciebie zajebią, ale jak ty próbujesz zajebać je, no to cóż, rozsypują się po prostu. Bo był w nich tylko duch. Co się tutaj odpierdala? Widzę ogromny plac i już... Nie, dobra, to jest urwany balkon. Już myślałem, że to jest taka arena do walki. Co się tutaj dzieje? Tyran Royal jeszcze żyje. Było przedtem powiedziane, że się jakby nie zaczęli rozpierzchiwać ci tyranidzi. Oh shit!
Then our little excursion was all for naught. Już myślałem, że porwie któregoś z nas, no ale bez jaj, to dość silny musiałby być. Czy my dostajemy jetpacki? Nie, co to jest? Wyrzutnia rakiet? Wyrzutnia marinów! No, właśnie oni mówili, że chcą skoczyć, gdzieś dolecieć, ale kurwa, nie spodziewałem się czegoś takiego. Armor Communion? Przepraszam, komunia naszej zbroi? Dostajemy jetpacki? Wzmacniają nas? Co się teraz dzieje? Co to za proces? Jakieś mobilne centrum dowodzenia nam zrzucili. Why toil in obscurity when there's glory center stage? Hey, sergeant? Our brothers are dying while we sneak around in the shadows. If we fail to send this message, we face a massacre. Galadriel ma strasznie powierzchowne spojrzenie na rozkazy, które musimy w tej chwili wykonywać. Wydaje się nie widzieć większego obrazka, który, no cóż, jest tutaj najważniejszy chyba. Co z tego, że pomożemy tam trzem marinom w robieniu tego, co robią teraz, jeżeli skończy się porażką całej misji, którą mamy w tym układzie. You say there will be a massacre. How do you know that? Why else would the traitors be trying so hard to stop us? Our lieutenant said it himself. There's deception at work. Gadriel. If you got something to say, Sergeant. No i poleciał. Najpierw Haron rzuca się po prostu na solo misję i nie słucha się rozkazów. Teraz Gadriel. Co jeżeli to on jest zdrajcą, który po prostu bardzo sprytnie tutaj ukrywa swoje prawdziwe intencje? Albo po prostu jest młody i głupi. Też wydaje mi się, czy te takie kropki na jakby czole Titusa to jest sposób oznaczania setek lat służby, że on już od 400 lat służy w armii. Nie jestem pewien, czy jakby po tym Gadrielu cokolwiek widać. No, piękna akcja. Widzę, że jak sobie tylko przypniemy jetpacka, to nasze zdolności manewrowania są ogromne. Silniki w nogach, silniki w plecach. A będzie opierdol od szefa teraz. To była forma opierdolu. Ciche dni. Zaczyna się rozpierdol, moi drodzy. Coś czuję, że kolejny odcinek, ponieważ nie ten, będzie niezwykle ekscytujący. A tymczasem żegnam się z wami. Zaraz będę pewnie nagrywał kolejny odcinek, ale muszę chyba zażyć leki, bo mój umysł jest w kawałkach wszędzie rozrzuconych. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, zostawcie łapę w górę. Ja będę już uciekał. Trzymajcie się i bye bye.